czym się różni zegarek automatyczny, mechaniczny od zegarków kwarcowych, czyli zegarków, które są napędzane przez baterię. Oczywiście ta różnica polega na niejako napędzie, na tym, jak działa ten zegarek. W przypadku zegarków automatycznych, mechanicznych, ten napęd jest realizowany poprzez sprężynkę i cały układ niejako mechaniczny, który się rusza i on właśnie powoduje, że te wskazówki się ruszają po prostu i pokazują nam godzinę. Natomiast w przypadku zegarków kwarcowych do napędu, do niejako mierzenia tego czasu służy bateria i taki system kwarcowy, który drgając, te drgania są obliczane i po obliczeniu zegarek jest w stanie pokazywać godzinę, jest w stanie po prostu sterować tymi wskazówkami, które też są napędzane przez baterię. Oczywiście te dwa rodzaje niejako obliczania czasu, czy też sterowania tym zegarkiem, napędzania go, mają różną dokładność. W przypadku zegarków kwarcowych z reguły ta dokładność jest większa. Na przykład opóźnienie, czy też ten zegarek przyspieszy. W przypadku zegarków automatycznych, mechanicznych może być to na przykład sekunda, 10-15 sekund codziennie. Natomiast w przypadku zegarków kwarcowych co miesiąc, co dwa również może być taka różnica. Czyli na przykład jeśli ustawimy zegarek mechaniczny, automatyczny, a zegarek kwarcowy na baterię, to zegarek mechaniczny po miesiącu już będzie pokazywał czas na przykład różniący się o 5-6 minut od rzeczywistości. Natomiast ten zegarek kwarcowy sekundę, dwie. Trzeba też pamiętać o tym, że zegarki kwarcowe, które naprawdę, gdy weszły do produkcji, potężnie ograniczyły rynek zegarków automatycznych, mogą posiadać o wiele więcej funkcji. To zasilanie przez baterię pozwala na wprowadzenie dziesiątek różnych rozwiązań, jeśli chodzi o stopery, o pokazywanie naprawdę potężnej ilości informacji. Mogą być to wyświetlacze, może być to też zegarek wskazówkowy, ale to zastosowanie zegarków z bateriami, zastosowanie tej baterii pozwala na naprawdę duże ilości dodatkowych funkcji w takich zegarkach. Natomiast zegarki mechaniczne, automatyczne mają bardzo ograniczone te możliwości. Każda dodatkowa komplikacja powoduje wzrost ceny oraz większe skomplikowanie, większe prawdopodobieństwo baterii. Dlatego te zegarki mechaniczne, automatyczne potrafią kosztować naprawdę niewyobrażalne pieniądze. Właśnie dlatego, że ten mechanizm, który w nich jest, jest bardzo drogi, bardzo ciężko go stworzyć, bardzo ciężko stworzyć mechanizm działający w sposób prawie idealny. Więc należy powiedzieć, że osoby, dla których ten zegarek służy tylko, żeby pokazać czas i jakieś inne dodatkowe funkcje, nie chcą, żeby ten zegarek był biżuterią, żeby niejako był, jak nie wiadomo jak to określić, żeby pokazywał, że ktoś lubi zegarki, taki zwykły kwarcowy zegarek jest oczywiście najodpowiedniejszy, chociaż na telefonie też mamy godziny. Ale dużo osób chce zegarki automatyczne, mechaniczne, które według nich mają duszę. Ten cykający mechanizm, te ruszające, płynące się wskazówki, to wszystko powoduje, że te zegarki automatyczne o napędzie mechanicznym nadal są bardzo popularne. Niestety ich cena jest większa niż zegarków kwarcowych. Dziękuję za uwagę. We'll be right back.